19 marca, święty Józef, oblubieniec Najświętszej Maryi Panny. Święty Józef pochodził z rodu króla Dawida. Józef nie posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem i pracą jako cieśla. Józef był zaręczony z Maryją i był ojcem Jezusa według prawa żydowskiego. Razem ze świętą rodziną ucieka do Egiptu przed Herodem. Potem wraca do Nazaretu. Umiera w okresie dorastania Pana Jezusa. Jest patronem dobrej śmierci. W ikonografii święty Józef przedstawiany jest z dzieciątkiem Jezus na ręku, z lilią w dłoni. Jego atrybutami są między innymi narzędzia ciesielskie. Piła, siekiera, warsztat stolarski, bukłak na wodę, kij wędrowca, kwitnąca różdżka jessego, misa z kaszą, lampa, winorośl.